Would you like a drink, sir? Code 33, we have a bogey on the boardwalk. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, gdzie z tej strony Jack. Witam się z was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. W Cienkie Dywa. Tak więc, Julu, zaczynamy. Niebo. Luksusowy. Kurde, resort? Ośrodek wypoczynkowy, coś takiego? Kurde, chciałem gardę podnieść, no. Pięknie. Yeah, ciągle działa. Ten chwyt z powietrza. Czy w powietrzu. Na górze jest babka, na dole. Dwie babki nawet. A na dole jest dwóch typów. Bum. Dobra, zobaczmy co będzie na górze. Może jednak na górze będzie sekret. Nie idzie mi straszliwie. Dobra, tutaj nic nie ma. Leczenie mam. Okej, tu. Mamy przejście na górę. A i proszę, jednak. Historia... O, tylko cztery zostały. Historia ośrodka. Tego, w którym aktualnie się znajduję. Co tak mi mignęło nagle? Poleciał pingwin. No. Co za? Gnój cholerny. No i kurde, rozwaliło się, serio. Jak ja w niego rzucam przez sufit, ktoś mi powie? Wszak ma tyle pary w łapie? Jeszcze jedno takie combo na 20 trafień i mamy achievement. No chodź. Dziękuję. Im więcej kontr, tym lepiej dla mnie, bo większy progres. Kurde! Pomyliłem te cios. No właśnie, pałą go! A w sumie dawaj. Nie idzie mi to, naprawdę. Kurde, chciałem wybrać te kontrę na typie, no ale on nie chce dać się po prostu uszczelić. Ah!
nie? Gdzie z tymi łapami? Ajajaj. Jebany cymbał, kurwa cymbał, kropka exe. Okej. Tak też można pozbyć się frajera. Co za gość wyleciał. Ja mu nic nie zrobiłem, gość się sam po prostu wyleciał. Na własne życzenie wyleciał z tego ośrodka. Nawet go pałować nie musiałem, chociaż byłem blisko. Dobra, jest na pocięciu. No, walka. No, obviously. Kurde, nie da mi naładować, no co za gnój. Ej, wyobraźcie sobie, jakby Shang był wikingiem. Przecież... On by nie śpiewał tego. On by nie śpiewał Valhalla Calling. To Valhalla Calling by go śpiewała. Wiecie, co mi chodzi mniej więcej. Kurde no! Jeszcze jednej po kombinacji potrzebuję na 20 strzałów. Shang to jest Ragnar Lothbrok, ale w dzisiejszych czasach. A, okej, czyli na górze będzie sekret. O, albo i nie. To na dole będzie sekret jednak. Dobrze. 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 Yeah, Combo King! Okej, mamy martwego... O nie! O kurde, czy ja go przypadkiem zabiłem, czy nie zdążyłem go uratować? Mam nadzieję, że to drugie. Dobrze. Grenade! Tak, oczywiście. Czemu nie zaliczyło kontr, halo? O kurde. Co za debil. Kurde, minimalnie. O, rączka złamana. Ej, kurde, zabił mnie, serio. Dobra, sprawdźmy to w takim razie. Nie, dobra, ten typ już tutaj był martwy. Troszkę szkoda. Chyba nie powiem, wolałbym go uratować, no. Aha, proszę. No jak, no przecież był chwyt! Mój, jego, w sensie. Ej, to są czyste złamanie karku. Szkoda, że jest tak mało słyszalne. Ale to nie God of War, tam to byłoby słychać każdy przetrącony kark po kolei. Kurde, nie muszę wyczuć momentu na tych. W sensie, jak już jestem, wiesz, tak w kombinacji, to nawet nie chcę przerywać tego po prostu i przez to potem ciężko jest mi... Dobrze. Wyczuć moment na to, żeby gościowi faktycznie spuścić w pierdziel, a nie sobie, dać sobie spuszczać w pierdziel. No kurde, znowu! No ej! Żegnam.
No, no nie! Jak skorygował! Jak gruba skorygował! Dostał trzy noże i nic sobie z tego nie zrobił. Ciekawe. Dobra, widzę, najlepszy sposób ich powstrzymać od tego takiego wstania z rykiem i zadaniem obrażeń, to jest po prostu walnąć ich na glebie. Lej pod kątem, bo wtedy magicznie gościu nagle wstaje do pozycji pionowej. Kurde, czemu nie mogę tego doskoku nawet do niego skontrować? Ha! A! No kurde, myślałem, że skontruję typa, no! Nie dokończę. O, pięknie. Kontra też przypadkowa. Ta była zamierzona. No! Kurde, no! Wiesz, co jest najgorsze, to nie jest trudne. To nie jest w ogóle trudne. Dobra, jeszcze odpuszczę tych na dole. Walka nie jest nawet trudna. Jest po prostu troszeczkę irytująca, przez to, że oni tak potrafią właśnie z dupy się pojawić za tobą. No, albo ja, albo to daje unik, a gościu się z tego nic nie robi. I tak nie złapie. Był unik, gra nie zrobiła. Dobrze. Kontra. Kark przetrącony. Dobra, załatwić najpierw tego grubego. Musiał skakać wokół niego, to jest lepsze, lepiej powiedziane. No właśnie. No kurde, no zrobiłem unik! Weź mi gro, rób te uniki jak ci każę! Cofamy się. Jeszcze ktoś rage'a odpalił. To jest banalnie prosty. Przy czego tylko skacze jak debil. Proszę. No i to kurde koniec, no ale nie wiara, no. Dobra, tu nic nie było. Ale tu pewnie coś będzie. O! Jest chyba ten więzień do ratowania. Uuu, jest trofeum, żeby rozwalić komuś łeb tym. Jest, cywil uratowany. Teraz kurde, nie stracić tylko tego zlewu. Spróbuję jeszcze sobie tego audio, bo mogło być troszkę za głośno. Teraz tego, żeby znaleźć kogoś, komu mogę rozwalić tym czerep. Ej też. No! No co?! Ej, jakie mieli zobaczyć tego grubasa, no! Dobra. Chodź. No chodź. Ohohoho! O proszę! Okej, nie spodziewałem się od takiej rzeczy odblokować. Myślałem, że to jest tylko ten. Że to jest tylko trofeum, a proszę, wykonałem trofeum i... Dodatkowo zdobyłem jeszcze. Odblokowałem sobie postać do multiplayera. I co najlepsze, był to Cezar. Czy był to? Jest to Cezar właściwie. No co? Dobra, unikamy typa. End the kitchen sink, dobra. Czyli z opóźnieniem się striggerowało osiągnięcie. Kurde, patrzę teraz nie na tego typa, co miałem. Zamiast na szenkę, to patrzę na tego właśnie bardziej umieśnionego od swoich przeciwnika. Dobra, już mogę go kontrować, widzę. Czyli przetrącamy łapę. I przetrącamy kark. No. Nie zauważyłem, że ma karabin.
Kota. Dziękować. Jestem ciekaw w sumie, jak Cezar będzie miał broni do wyboru. No poza tym, że na bank będzie miał te swoje pistolety, nie pojedyncze. Atakują? No oczywiście. Zbyt obviously, żeby tego nie przewidzieć. Kurde, nawet nie widziałem tego typa. Dosłownie, bo im za kamery wyleciał. Wstrzymujemy grubasa oczywiście. No kurde, myślałem, że będzie rekord. Rekord tu mój to jest chyba 27 strzałów na jedną tą. Kurde, no. No i zmarnowany granat. Kurde. O, pięknie. No, chodź tu. Jeszcze żyje. Ona żyła. Ale dość szybko rozstała się z tym światem. No nie idzie mi to strasznie. Że na tych grubasów akurat zamiast... Bo sobie wziąłem maszę też, żeby mieć szybszą broń, ale akurat na tych grubasów lepsza jest piła. Okej. Okay. Skrzydło medyczne, powiedzmy. Okej, okay, tam to już nie żyje. Kurde, jest spałą znowu. Ja? Życia prawie. Dobra. Jakieś leczenie? Gość jest stary, obolały, ale raczej co nieco potrafi. No i kurde, i nie rozwalił mnie ten, tylko rozwalił mi jakiś ten zwykły frajer. Kurde. Tak, wiem jak... Co ona taki paszę rozdzieliła? Dobra, nie było kontry, niestety. On łapie jedną ręką, po czym jej wali jej głową o swoje takie kolanko i sprzedaje mocno, czy jak? Dobra, ale widzę... O, proszę. Wow! Czym kazuje w Tekenie? No to się kręcimy! No i się pokręciłem. Że... O! Nie tego chciałem, ale okej. No. Oczywiście, że jeszcze kogoś tu przywiało. Przywita się z moimi nożami. Leczenie? No niestety. Tutaj nic. Też nic. Ukryta medyczna placówka. O, granaty, poproszę. Dobrze. O nie, gruby. No i kurde, broń się zepsuło, no. No. Kurde, no, nie idzie mi, nie idzie. Już nawet nie wiem, ile już ma czasu ten odcinek, kurde. Weźmy sobie taką to. A, to jest kolejna ciężka broń, dobra. To mi akurat nawet na rękę. Bum! O, dobrze. Dobrze. Ha! Ej, a to akurat fajnie teraz wygląda, jak już tak wyleciał z ekranu. W sensie, to wiecie, biegł z ekranu do mnie, ale faktycznie biegł, a nie tak się nagle pojawił, nie? Cyk. Ej! O, ładnie, jeszcze zaliczyło. Musimy
podoba. Ej, czy oni tu mają ludzkie narządy? To wygląda. To patrz, tam jest serce, dwa oczy i wątroba? Tam Magnus coś gadał, jak tam z doktorkiem mówił, to miał, mówił, że ma jakiś pomysł. To jest jego pomysł? Handlować ludzkimi narządami? W ogóle to nie jest aby nielegalne? Źle mi wyszła ta walka, ale niech będzie. Wezmę sobie to. Dobra, no tak, bo... Nie, te ciężkie obiekty są fajne, ale tylko w razie... W sensie na daną walkę, a nie żeby z tym łazić. No, po prostu, no, tyle bym z tym poszedł. Dotąd i to jest wszystko. Okej, okay, kolejny do uwolnienia. Czekaj, czy to jest kolejna osoba na operację. 23 już żartowałem. Maisie, you are a perfect match. Who are you people? What do you want from me? I don't need anything from you, but our president needs your heart. Że co? Oni chcą serce Eleny? Dumb idiot. No chodź. Nią. Ej, nie o to mi chodziło, kurde, wrzuć go tam! Seriously? Że mnie irytują te typy z tymi pistoletami, no. Super, bałem się w to, żeby zrobić sobie trofeum, tylko zrobiłem więcej... problemu. Mam prawie życia w ogóle nie mam. O. W stronę kostnicy idziemy. Świetnie. Wow, sporo widzę worków na ciała. Tam jakieś ciało w ogóle w trakcie rozkładu z udubanym okiem. Za naprawdę ktoś lubi sobie nie czyścić miejsca zbrodni. Bo literalnie, no, to co oni robią nie jest zbyt legalne. Nie żyje? Dobra, jeszcze żyje. Będę rzucał tymi nożami ile wlezie. Dobrze. Okej, okay, nie wyszło. Nienawidzę takich... No kurde, sam się w to wie... Sam w to wskoczyłem. To makabrycznie aż wygląda. Mówię teraz, że makabrycznie wyglądają kawałki ludzkich, czyli kawałki, ludzkie organy wpadające z beczek. Minimal ja, który potrafi cięcie maczety rozczłonkować po prostu swoich wrogów. I z tym nie mam problemu. Czy ze mną jest coś nie tak? No, pff, nie wierzę. No kurde, wiem, że jak się unika gro. Żyje? Ja chyba żyję. No, żegnam. Jak?
krematorium. Kostnicza. Kostnica. Coś złego. Mniej więcej tak bym to mógł przetłumaczyć. Something wicked. Chcesz to sobie płoń! Ale za głupotę się płaci, no. Było mocno na jolo, ale udało się. Come on, come on. We have work to do. Get that cooler. Big, big month for kidneys. Ha. Weird. Last month it was lungs. What do you do here? Huh. Are you new? We sell the parts. Big business. Big, big business. Does the President Magnus know about this? It was his idea. In fact, I hear they have some lady in the next room who's a perfect match for his bad heart. No wiedziałem, że to... Now good. The cooler here. I'll need some assistance. O, dobrze! O, jeszcze lepiej! Jednego śmiecia mniej. Doktor. Boss. Ha! Żry maczety, tempa pało. Okej, gość albo małpuje mnie z teraz tym rzucaniem, albo próbuje małpować Wolverine. Nie, nie Wolverine. Predatora z tymi ostrzami. Nie. Nie, on wybiera Cassantę! Ty! Cassantę! To już wiem skąd wzięli w Lolo pomysł na te ostrza. Te, ani uniku nie robią nic. Szkoda, że Cassandra przez taki skacze, byłoby nawet niezłe. Dodatkowo jakbyś tak przez tą ścianę przepieprzał. Jesus! No nie no, nie mogę gościa chwycić. No. Do bossa się nie da chwycić tak po prostu. A, dostał. A ty właśnie, dlaczego ja nie łapię go w powietrze? Nie spojrzę na to. Dobrze! Ten soczysty punch! Jaki wleciał na mordę. No taki zielony się zrobił. Wow! Ty, co? Co mi jakiś... O co? Okej, to się zaskakuje. Kurde no. A też ten typ, który tam stał... O, no, co to jest za broń? I mam nadzieję, że będę mógł ją zabrać. Zresztą nie widziałem na liście broni takowej. Więc chyba to jest ta broń, której niestety ale nie dostanę. A szkoda, bo byłaby bardzo, bardzo fajna do użytku. Zwłaszcza gdybym wykorzystywał ją w podobny sposób co on. Akurat boli trochę fakt, że nie mogę ani gościa złapać, ani nie mogę go tak normalnie blokować. Aj. No co za gnój! Pewnie. Możesz przez to spamić z łaski swojej? Masz granat? No dobra. Mało HP. Ej, może mnie tego gościu nie zabił, bo się wpienie zaraz. Jak się nie da z bliska, to was daleko, dystansu. Pięknie. Leczenie popadło. Co mi z tego leczenia zaraz przyjdzie? Nic! I tu w ogóle patrzcie w tle, teraz zauważyłem, tu jakiś człowiek powieszony za pasek czy coś tam. Ten jak szarżuje. Tam ktoś jak u Leonardo da Vinci normalnie na tym. Rozsadzony. A ten tekst tego typa, którego Shanks już zabił na tym cinematiku też był dobry. Hej, stary, mamy popyt na anerki. Ha, nie, miesiąc do mojej płuc. Jak w miesiącu? Ile oni już prowadzą ten biznes? O, pięknie, zdejmujemy typa. Oj, jego własną bronią!
Okej, zaskakująco długi. Nice. Powiedzmy, że na pół, ale zaskakująco długi był ten łańcuch. You have come back. I never meant to disappoint you. Stop, Magnus. He's behind all this. Avenge us all. Elena? No! No, 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 no! Where can I find Magnus? His compound is due north. Take this so we can contact you. No, Shang się wpienił. Okej, pół godziny mi to łącznie zajęło. Pięknie, medale powoli lecą. Jeden level jeszcze, no jedno, jeden ostatni level zostaje do końca. Ale 20? Chyba też mocno minąłem. Raczej tutaj powinien być wszystko. Dobra, zobaczmy, czy jest ta broń. Nie, to jest jakiś młot. Już mam wszystko. Na to się nic nie zmienia. Czyli niestety nie zdobyliśmy tej broni od tamtego gościa. A szkoda. Bardzo szkoda. Ale jeszcze zanim, no niestety nie będę w stanie sobie zrobić żadnego meczu. Ale... Dobra, join. I chcę zobaczyć sobie tutaj. Cezar. Okej, okay. Minus 30% do zdrowia. Większy zasięg, większe obrażenia od ciężkich dystansowych ataków i większe obrażenia, jeśli chodzi o Shanga. Shang ma tylko plus 10% do zdrowia, tak samo jak Corina. O, to jest Falcon, to poznaję po twarzy, to jest Falcon. A czekaj, czy miał pistolety, czy miałby swoje pistolety, czy miałby tamte? A nie, mogę zacząć! Ej, a to zajebiście! To tak sobie na krótko sprawdzę przynajmniej. Get ready. No chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Nie, niestety nie mamy. Okej, okay. Fajnie się gra, no ale okej. Okay. Jezu, masło maślane. Tym się zajmę dla siebie, bo to jest akurat tylko i wyłącznie walka z falami wrogów. Ale kurde, no jednak nie jest to, co sądziłem, że będzie. Sprawdźmy jeszcze to info. No właśnie. Tutaj dwóch nie znalazłem, no bo wątpię, że na ostatnim levelu będzie coś o doktorku, czyli minąłem się z dwoma tymi. Po pierwsze biodoktorka, a po drugie tutaj no pewnie coś o tych operacjach, czyli niedokładnie się rozglądałem. No to zobaczmy to. Luksusowy ośrodek wypoczynkowy. Pięciogwiazdkowy ośrodek. Z tego od frontu, czy tam wyglądający na legalną organizację. A nie, przykrywka dla nielegalnego ośrodka handlującego organami i przecenianych operacji plastycznych? Jakoś tak? Albo słabych? A nie wiem. No discount jest ogólnie przecena, ale co tam mogłoby z tego być? Nie. Dobra, to tak. Mnie czeka jeszcze jedno przejście tego poziomu. Właśnie po to, żeby znaleźć te dwa pozostałe. Potem będzie... Oj, potem będzie hard. To będzie ciężkie. No, ale skoro jednak mogę sobie grać w survivalu chociażby tylko sam, no to z chęcią sobie zagram. Zwłaszcza, że jest też w survivalu kilka trofek do nabicia, które z wielką chęcią znabiję. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale z Shang 2, który będzie ostatnim materiałem fabularnym na normalu. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.